dojechałem właśnie do zapory Tresna. Jezioro Żywieckie mamy tutaj po lewej stronie. Zapora jest tam, a ja będę wędkował za zaporą na rzece Soła. Mijałem już trochę aut. No jest troszeczkę tutaj dosyć duży spadek, jeżeli chodzi o brzeg. Także podjedziemy sobie do zapory. Jadę sam, bo nie ma z kim jeździć na ryby. Zapora jest jeszcze zamknięta, bo normalnie nie można przez... Ona jest chyba od 10 dopiero otwarta. Także można śmiało. No, tutaj jest zapora, elektrownia, a Sołę mamy naprzeciwko. Mam tam już opatrzoną miejscówkę. Miejscóweczką opatrzoną koło kładki. Zobaczymy, bo tam jest taki sklep Stokrotka i obok jest parking. Mam nadzieję, że uda mi się tam zaparkować. I zobaczymy. Zobaczymy. Na razie mamy czerwone światło, tam widzę jakieś auta. No, tam jakbym pojechał, to jest ten Wilczy Raj. Fajna zatoka tam jest. Może jak tu nie będzie miejsca, to pojadę tam. Zobaczymy. No. Wziąłem, pojechałem renówką, bo mówię, nie chciałem, żeby zaraz, jakby w razie było jakieś kontrole, to zaraz, że Częstochowy przyjechał na ryby, bo akurat mieszkam w Ustroniu już. Dobra, przejedziemy sobie. I jedziemy tutaj w lewo, bo przez zaporę nie wolno w tamtą stronę. Jakieś tam auto jedzie. Jedziemy w lewo. Tutaj mamy Sołę. O, tutaj jest dokładnie ta rzeka. Zobaczymy. O, piękna, szeroka rzeka. I tam jak jest ta kładka nad rzeką, jest... O, widzę muchowca jakiegoś, stoi na brzegu i chyba spinninguje. Zobaczymy. Tutaj no, nawet teoretycznie mógłbym sobie tutaj stanąć z tego brzegu, powędkować. Staniemy tutaj, zobaczymy. Może akurat tutaj będzie fajny brzeg, bo nastawiłem się na łapanie z bata. Na bata, przepraszam. Idziemy zobaczyć. Jest 6 rano. Tutaj raczej z tego brzegu nie powędkuję, bo w sumie na upartego. Tam mamy zaporę. Planowałem łapać tam koło tej kładki. Widzę, jakiś spinningowiec tam idzie. No, myślałem, że ludzie będą, ale tu nikogo nie widzę. Jeszcze z rana chłodno jest. Tam widzę gościa, który sobie tam jest. Zobaczmy. Dobra, nakręcimy, jak już zajadę na miejsce drugie. Zobaczymy. Jestem w drugim miejscu. Odjechałem od zapory, ale ja sobie chyba przejadę na tamtą stronę, bo tutaj cały czas będę od nawiecznej strony siedział. Tak, tutaj myślałem właśnie, bo tu mam parking akurat blisko. No, w sumie teoretycznie można byłoby tu przysiąść. Myślę, że z tamtej strony, jak sobie przejadę i usiądę sobie tam pod kładką z tamtej strony, no to będzie gites. No jeszcze jest trochę chłodno, kurczę, bo no tam będę wędkował za kładką, za tymi drzewkami. Tam mam taką fajną miejscówkę.
Także jedziemy tam. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy tą kładkę, o której wcześniej wspominałem. Muszę objechać, bo widzę, tam jakieś auta są. Czemu są wędkarze? Nawet tam widzę, że chyba ktoś wjechał. Ale nie widzę ludzi. Chyba, że siedzą kurwa w samochodach. Tam. Moment, tam. Ja tu, no, w zasadzie no, nawet mógłbym sobie tutaj usiąść. Fajna miejscowa, chyba mi się nawet uda tutaj wjechać. Dobra, to ciśniemy, jak nie ma ludzi. To ciśniemy. Ciśniemy tutaj. Tutaj jest ta cała rzeka. Ona się tutaj ciągnie, o, piękna. Piękna, szeroka rzeka. Nawet można byłoby teoretycznie tutaj sobie usiąść, auto postawić tutaj. Tu postawić auto i łapać bezpośrednio. O, nawet tutaj. Ale pojadę jeszcze trochę dalej, z tamtej strony sobie skoczę. Zobaczymy, co tu jest. No. Także jadę cały czas nad rzeką. Praktycznie przy samej wodzie. Muszę przejechać przez mostek i przedostać się na drugą stronę. O, widzę wędkarze siedzą. Ale to sami karpiowcy. O, słoneczko się trochę przebija. To też jest taka dosyć fajna zatoczka. Tylko, że ja myślę, że tutaj jest dość płytko. O, tutaj widzę, sobie siedzi jeden tam. Też fajna miejscóweczka. Ale ja sobie usiądę tam. No, bo tutaj to praktycznie walą na ciężko. No, spoko miejscóweczka jest tutaj. Autem można sobie centralnie podjechać i łapać praktycznie przy samej wodzie. Ale mnie interesuje grunt. Troszeczkę głębsze koryto. Dobra. No, na razie nagram dalej, jak będę już przejeżdżał przez kładkę. Dobra, jedziemy dalej. Ruszył autobus. Troszeczkę żeśmy poczekali, bo tu akurat cały czas jest zwężka. No i co? Trzeba się przedostać na drugą stronę. Fajne są miejscóweczki, no. Tutaj, powiem szczerze, jak zobaczyłem tutaj to miejsce, to nawet tutaj można byłoby sobie z boku postawić auto i praktycznie tutaj wędkować przy samym brzegu już, no. Bo jest tak bliziutko, że praktycznie, no. Tylko nie wiem, jakie tu są głębokości, kurczę, akurat, bo... No i przejdziemy sobie teraz na drugą stronę. I tutaj mamy już jezioro Międzybrodzkie, tak, tam już dalej. A my sobie jedziemy tu w lewo. O, tam jest Międzybrodzkie. O, piękne. Też można z brzegu sobie, o, nawet łapią. Nawet chłopaki łapią. A my jedziemy tutaj. Bo mnie interesuje Soła. No i tak mamy. Tu jest ogromny obszar wody do wędkowania. A my jedziemy w prawo. I jedziemy sobie tutaj. Akurat taka. O. Co mnie najbardziej cieszy w tym łowisku, to to, że jest woda bardzo, bardzo czysta, bo dno jest tutaj kamieniste. Dno jest kamieniste i po prostu te ryby, które tutaj w niej żyją, nie są narażone na te całe osady tego mułu i w ogóle, i wręcz można powiedzieć, że są bardzo smaczne. No tutaj też jest fajna miejscóweczka, ale tu są już dopływy, to tutaj jest rzeka górska. Tutaj akurat kiedyś byłem, też fajny cypelek, o tutaj, taki cypelek mamy, ale dobra, pojedziemy tam dalej. Siedzą wędkarze, tam będziemy troszeczkę narażeni na cień, także...
można nawet byłoby sobie tutaj, o, na tej, to jest taka zatoczka, postawić sobie tutaj auto i łapać praktycznie tu już przy samej wodzie. Praktycznie przy samym brzegu, no tylko kwestia przejścia przez tą barierkę i można wędkować. No. Zaraz sobie wypiszę zezwolenie i będę łapał, jedną sobie zarzucę na ciężko, a drugą wędkę będę łapał na bata, ósemkę. Z zanęty wziąłem, poszedłem tutaj bardziej w piernik. Postaram się coś tutaj z leszczem podziałać. Z leszczem i z płocią. No może zobaczymy jeszcze, może kleń podejdzie. No i akurat będzie tak fajnie, że sobie tutaj dojadę do samej wody, bo wtedy jak z Marylą tutaj byłem na rekonesansie, to było, no, nie było możliwości aż tak tego podjazdu pod tą wodę. No widzę, że akurat ta miejscówka, która tutaj jest, jest wolna, więc tutaj zasiędziemy. Fajna, zobaczymy jak tu z głębokością będzie, powiem szczerze, nie wiem, dobra, tutaj sobie skręcimy. O, cyk. I podjedziemy sobie pod samą wodę. Jest tam jakieś kałużysko, ale chyba przejadę. Bo nie mam zamiaru tego nosić. Podjadę. Przejadę przez to błoto. Przejadę, myślałem, że nie dam rady, ale jestem. Tutaj jest moje miejsce wędkowania, rzeka Soła. O, proszę, jestem, powiem szczerze, zadowolony z siebie i tu będę łapał. Oto moje miejsce. Tam widzę, że chyba też ktoś wędkuje. O, tutaj sobie usiądę. Zobaczymy. Rzeka jest po prostu, no woda jest krystal. No, na 8 metrach. Zobaczymy. Będę starał się łapać tutaj, na tym dopływie. No i zobaczymy, no. Na ciężko sobie siurnę tam daleko. Diligence do wędkowania. Albo tu. Tutaj widzę, że to koryto troszeczkę głębiej schodzi, chyba że tu. I na taką delikatną przepływankę. Chyba tak. To będzie chyba to. No, dokładnie tak. Dobra, koniec gadania. Trzeba się wrać za wędkowanie. Okej, jestem już po wstępnym nęceniu i zagruntowaniu. Jedną wędkę na ciężko rzuciłem sobie tam około 20 metrów od brzegu. Na koszyk, no w zasadzie uciągu tutaj nie ma, bo ta rzeka sobie tak delikatnie płynie. Także koszyk zastosowałem 20 gramów. Na kukurydzę i na dwa białe. Tutaj będę łapał na bata. Odległość strzelam 4,5 metra, 5 metrów. Grunt 2,20 z gruntomierza, tyle mi wyszło. Także jest głęboko. No zobaczymy, no. Na razie jest godzina 7 rano. Tyle co wrzuciłem z 8 takich dużych kul, trochę robaków. Zobaczymy, co nam tutaj ta rzeka pokaże. Czy podejdzie jakaś płotka, czy okoń, leszczyk. Zobaczymy. Fajnie, cisza, spokój. Tam jest stok narciarski, bardzo fajnie widać. No akurat tak z kamery to dosyć widać daleko, ale z oka jest to dosyć przyjemny widok. No i co? Trzeba usiąść i popróbować różne metody. Także jak coś złapię, to nagram.
No, nastąpiła zmiana łowiska, bo niestety dowiedziałem się od miejscowego wędkarza. Wcześniej gdzieś siedziałem tam na rzece Soła, zaraz blisko zapory. Było to spowodowane tym, że brały tylko ukleje, dlatego że z zapory wpuszczali bardzo zimną wodę, która po prostu odstraszała na ten okres czasu te ryby. Przerzuciłem się w inne miejsce. Jestem tutaj teraz troszeczkę wyżej, między za rzeką Sołą przy jeziorze Brodzkim. No i miejsce mam po prostu, no, z podpórkami trochę problem, bo mam brzeg kamienisty. Zszedłem, auto mam za sobą, można powiedzieć, 10 metrów stąd. To tylko tyle, że sobie torby przyniosłem. Rzuciłem sobie jedną na ciężko. No, oczywiście, wiesz, taka miejscóweczka. Woda bardzo czysta. No i co, no, opowiedział mi, że jego znajomy był tutaj wczoraj. Akurat tutaj jest taka fajna skałka. I łapał płocie, parę leszczy tam połapał. Także, no, zobaczymy. No, tutaj jest troszeczkę płycej, bo jest tutaj około 1,5 metra tam. Bo tak mi się wydaje, że to jest spowodowane tymi kamieniami, które tutaj są. No ale zanęciłem. Pierwszy dzień tutaj w żywcu, także no, widoki piękne. No, te góry tutaj to po prostu, no, rewelka, no, rewelacja. Widoki. No to dobra. Czas zobaczyć, co tu się będzie działo. No, miałem nagrać, jak wyciągam siatkę. Poznosiłem sobie wszystkie rzeczy do auta, sztycy tylko zostawiłem i siatkę, bo nie zapomniałem wziąć, kurczę, kalfasa. Tyle zapałem, jest godzina 1:30 od 6 rano. Od 6 rano tyle wędkowałem. Tyle. Tyle. No. Ładnego leszcza, tych płoci też tutaj mam dosyć sporo. Tak nas tutaj Soła ładnie obdarowuje. No, dzisiaj smażenie, nie, przepraszam, obieranie, jutro smażenie.